Witam dzisiaj, więc wizualnie dziś mamy Warframe'a. Nie może być, nagrywam hurtem odcinki z Warframe'a. Tego się nie spodziewałem, moment, jak to było. Chciałem nacisnąć Eventory, żeby zobaczyć, czym tu się to wszystko je. A z tego, co widzę, to nie mogę sobie zakodować w Ełbie, że w tej grze jakoś to nie działa standardowo, tak jak w innych grach inaczej. Pod i nie ma Eventory i to. Nie mogę tego przeżyć. To jest główny powód, dla którego nie mogę się w tej gierce odnaleźć, bo na przykład jak chcę przeczytać maila, to rozglądam się za skrzynką albo chciałbym nacisnąć, nie wiem, jak w Neverwinterze Alta i znaleźć ikonkę koperty na UI, nie wiem, na ekranie gdzieś. Kliknąć mu z tego maila przeczytać, a tu muszę gdzieś tak, w komunikację, inbox, kota, proszę mnie nie atakować. Grażynie, ty jeden. Flamethrower, jednak dostaliśmy. Jednak jest flamethrower, więc wczoraj dał czadu nikt. Fargrik, dał czadu Fargrik, dał czadu Kaz i chyba jeszcze, nie pamiętam ostatniego niku. Pewnie gdzieś mogę sprawdzić, o tutaj pewnie mogę sprawdzić, czy mogę sprawdzić offline. No i jest kilka osób i dajecie czadu naprawdę. Znaleźliśmy się w top 10% małych gildii, chyba do 10 osób, więc jest awesome. Skoczmy zobaczyć, czy uda mi się zrobić to Mercury Junction, tak? To jest to, czy co ja tam muszę zrobić? Nie public. Friends only. Mercury Junction i lecimy, okej. Okay. Bo jak ktoś mi tu wbije, ja będę sobie gadał i lamił, to może się to ludziom nie spodobać. Tylko to ja tak nie lubię, jak ty mi wisisz nad klawiaturą, bo mam wrażenie, że zaraz mi na przykład wyłączysz nagrywanie. Co nie? A ja ci nie okazuję zainteresowania, bo ty dziś polowałaś na moją rękę, więc jesteśmy na siebie obrażeni, kocie. I ty przychodzisz siedzieć przed moim pyskiem praktycznie, bo chcesz zobaczyć, jak bardzo jesteśmy niezainteresowani, tak? Co my tu mamy machnąć? Dobra. Mercury Junction, complete all goals below to gain access to new planets. Bla 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 bla. Czyli ja tu muszę confront Spectre. Okej, okay, rozumiem, że to było na tyle. Nie, fajnie, ja nic nie mówię. Spectre! Normalnie Bond! Ale czaderski odcinek, tak. Fajnie by było, jakbym jeszcze wszedł w niewidzialność, zanim on zaczął do mnie strzelać, pobiegł i go za pleców wykonał ten. Ciekawe, czy tak się da. Muzyka w tle jest czad. No nie powiem, żebym tutaj nie farmił expa. Ale coś było. Savage. Chciałem przeczytać Savage. Codex Boltor Blueprint. Hall of the Kubro Once Awake. Czyli mogę rozpocząć questa Once Awake. Spoko. Streamline, damage. I fast deflection dash damage. Damage dealt 100%, total kills 1, bla 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 bla. Wszystko w normie, ale jakbyśmy sobie teraz kliknę. O, właśnie. Co my tu mamy? Jesteśmy tu Venus. I'm your Venus. Exterminate! Grenier, a tu jest Infestation. Co my wolimy? 6, 8, 7, 9. Weźmy infestację. Zobaczmy, co nam tu dają.
Właściwie powinienem mieć już do odebrania zabawki z wczoraj, bo to ja około 20-21 je puszczałem craftingi do nich. W ogóle wczoraj zlamiłem. Na ostatnim nagraniu pada stwierdzenie, że nie będę puszczał teraz craftingu, bo znając moje szczęście, jak puszczę go zaraz przed rozpoczęciem patcha, to po powrocie coś się zrobię. No i znając moje szczęście, czego bym nie wybrał, to będzie źle, bo okazało się, że po spatchowaniu gry te same rzeczy, które mam wykonać, potrzebują innych surowców. I przynajmniej jedna rzecz to Rhino, ten jakby hełm, Neurooptics czy coś tam, które było. Teraz wymaga ode mnie innych zabawek, żebym mógł to złożyć, więc nie mogę złożyć. Coś tu mogę jeszcze ten? To jest to takie... O, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Ale fajnie. Oni tak wszyscy do mnie tu przybiegną? Co ja mam właściwie tu zrobić? Rifle killer. Aha, czyli mam po prostu sobie z rifla strzelać. Dobra. Nie mam z tym problemu. No pewnie, że praktycznie nic nie zabiłem. Kobieto, spokojnie. Nie przesadzajmy. No i gdzie jesteś, skubańcu? Jak wyskoczył perfidnie. Da. No mamy 10 na 30, dobra, idziemy w dobrym kierunku. Ale tam wydaje mi się, że u góry... Chociaż tu są te plansze tak generowane bardziej. To nie jest tak, że tu kawałek mapy mam nieodkryty, tam kawałek mapy mam nieodkryty. Kurczę, nie wiem dlaczego, ale ja lubię mieć mapy, na których jest to wszystko zaplanowane, bo wtedy mogę ten... Bo wtedy mogę sobie wyczyścić całą mapę. Ja niestety lubię czyścić mapy. To jest tragedia w grach, w których jest to jakoś mniej lub bardziej generowane. Chodźżesz to. Jeden z drugim. Niestety... futro koczy w oczach. Niestety to jest inny rodzaj zabawy. Czy tam na dole coś jest? Tam na dole nic konkretnego nie ma. No to idziemy do przodu. Ile ich jeszcze? 28. Ale widzę twoja matematyka. O! Cześć. Nastu chłopa jeszcze, albo dziewczynek, nie wykluczajmy. No i robią fajne uniki, ale na tej konkretnej mapie to sprawia, że wyskakują poza barierki. Na bardziej otwartych mapach to by było fajniejsze. Tu skrzynka, myślałem, że coś się fajnego świeci. Ciekawe, czy tu są takie misje w stylu alienów, że gdzieś wchodzimy, coś na nas poluje. Ten świat i te mapy bardzo by do tego pasowały. Problemem jest AI wrogów, bo oni się wtedy muszą całkowicie inaczej zachowywać. To znaczy muszą budować klimat swoim zachowaniem. To znaczy się nie mogą nam wyskoczyć na mordę i nas zabić od razu. Albo zginąć od razu. Oni muszą się trochę z nami pomiochać. Tu wyskoczyć, tu podrażnić, tu się ukryć, zgarnąć parę shotów i kaaa, nie ma go. Nie wiecie, taki klimat, nie wiem. Chciałem powiedzieć Pidika, Ridika pierwszego Pitch Black, że tu coś biega, tu jest ten, wiemy co jest zagrożeniem, ale też mamy świadomość, że jak nie stoimy na przykład w świetle, to nas zaraz zje i będzie koniec imprezy. No i wydaje mi się, że ta gra z tymi mobami na tym silniku to by działało mega, tylko konkretnie trzeba by zrobić cały kawałek kodu pod wrogów, żeby to mogło działać. Możliwe, że to w grze jest, tylko ja tego po prostu jeszcze nie widziałem, bo w tej grze jest bardzo dużo rzeczy, których nie widziałem. Właściwie jeszcze prawie nic w tej grze nie widziałem, ale... Okej. Fajnie się rozpadają. Ty, koleś!
jeszcze jednego dajcie i będziemy mogli się zacząć bawić naszą skaną albo pistolecikiem. Co? Wszyscy zadowoleni? Okej, to skan. Tara! Mercury found. Jak oni na polski zawsze tłumaczyli? Bo Mercury to jest... rtęcz? Oprócz tego, że Merkury jako planeta, czy Bóg tam w mitologii... Nigdy nie pamiętam, czy Grecy, czy Rzymianie mieli bogów nazywanych od planet. Rzymianie chyba, bo Grecy mieli Zeusa, więc Jowisz będzie u Rzymian. Serio, Wizu? Czemu ja sobie tego nie przycelowałem? Dobra, dajmy sobie pistoleci. Pum, tu, 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 tu. Alert. Co się tam wyskakuje? O, będę miał to takie paskudztwo, już widać. Wczoraj w ogóle widziałem taką kropkę, jak odpowiednio się ustawiło kamerę, to była taka czerwona kropka w miejscu, w którym ma mi to wyrosnąć. Rozumiem, że takie też ma mi wyrosnąć. Albo to był jakiś bug graficzny, bo ja na tej postaci nie mam czerwonych elementów. Nie wiem, czy ten pistolet jest dobrym pomysłem, tak jak o tym pomyślę. Czy ja chcę jak najszybciej wylevelować? Ale też wczoraj bardzo mądrze Kas mi mówił, żebym korzystał ze wszystkiego innego, a to się samo wyleweluje przy okazji, nie? No. Kas mądrzejszy ode mnie jest w tej kwestii, więc może nie róbmy po swojemu. Bo przyznam się wam, że chcę jak najszybciej wylewelować lato i się lato pozbyć. Nie to, żebym mówił o byłym piłkarzu. Bo ten pistolet to jest dramat, on fajnie wygląda, naprawdę mi się podoba to, jak lato wygląda, nie wiem, czy mogę to w jakiś tam sposób pokazać teraz, żeby... O, on jest taki, trochę klimat starych kryminałów, trochę klimat połączony z klimatem Gwiezdnych Wojen, oni mają te motywy takie, że biorą rzeczy, które funkcjonują w naszej rzeczywistości i przerabiają na gwiezdnowojenne motywy. I to mi się strasznie podoba, ten pistolet, który Han Solo dał Rey w 7 epizodzie. Jak było kilka moich takich favorite ulubionych broni, co myślałem, że są nie do przebicia w Gwiezdnych Wojnach, tak zobaczyłem ten pistolet, to stwierdziłem, moja nowa miłość. Wielbię. I jest naprawdę ekstra. Dobra. Lecieć, dobra. Zostałe broni też trzeba wylewelować. Więc ten pistolet, nie wiem dlaczego, ale trochę mi przypomina tamten z wyglądu. I jest taki, wygląda ekstra. Ja chcę z tym pobiegać, postrzelać. A to jest jakaś taka bardzo nieudana pukawka z tego, co ja widzę, jeżeli chodzi o, wiecie, tak gameplayowo czysto. Że to coś jest dysfunkcyjne. Bardzo. Gaz. Gaz to jest coś, co ja mam tam na którejś broni stosować, nie wiem, na której, nie pamiętam. Chyba na Leksie, na pistolecie. Bardzo fajny jest. Zresztą w akcji, jak patrzyłem, o ile dobrze pamiętam, to był ten snajper, taki gun. Którym się podniecałem i który kazano mi zakupić. No super. I tu wróciliśmy do punktu wyjścia. Tak, dobra. Tak, jak ktoś się zna na tej grze i patrzy, jak ja to powoli topornie robię, to na pewno to musi go boleć, ale spokojnie. Jeszcze dojdziemy do pełnej wprawy. Będziemy kumać, o co tu biega. Wszystkie badziewia. Ja chyba te pieski, co tu są, czy co to jest, będę mógł przygarnąć, mając tą cystę na szyi, czy inne badziewie, narośl tą. To są te pieski, o których mówił Kas, czy to jest coś innego jeszcze? Au.
Ochectwo. Masz to. Dobra, w sumie można leczyć trochę to, bardziej na pałę, nie zatrzymywać się. Drzwi przyjaźni. To wczoraj jak lataliśmy z innymi ludźmi, to było właśnie takie dziwne, bo zapomniałem w ogóle, że coś takiego jest. Ale to ten motyw, że ja zazwyczaj biegam solo, więc nie czuję potrzeby używania kogokolwiek do otwierania drzwi. A wczoraj jak był tłum 3-4 osobowy, 4 osobowy chyba raz było, także w 4 byliśmy na tym jackalu całym. Bo mogę. Co to jest? Control console? Czy ja na przykład mogę skanować te nowe rzeczy? Jak jestem na nowej planecie, to nowe rzeczy będą graficznie nowe? Nie, to znaczy graficznie, stylist, jak to nazwać? Tylko, że nowa planeta to tak jak przeskakiwałem z Ziemi na co tam było kolejne. Bla 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 bla. Venus? Nie wiem, uciekło mi. To były wszystkie te nowe nody i tak dalej. Ale tu widzę, że graficznie są stare. Przyznam się wam, że ten styl graficzny, który jest tutaj, mi się bardzo podoba. Te takie żółtawo-zielone światła, znaczy te są niebieskie, ale jest żółty filtr narzucony i to wygląda prawie jakby zielone było. Że to jest stylówka, która mi się bardzo podoba. Poprzedni świat był taki dużo bardziej zimny, nie wiem, może to jest miła odmiana w tym sensie. A może to jest kwestia tego, że jest ta infestacja cała. Nie wiem dlaczego mi się to określenie z Warhammera bardzo podoba, spacz. Ale to bardziej do tego metalu, co tam było. Dobra, teraz to już można trochę na to. A teraz to już w ogóle był dźwięk jak z tego, z Pitch Black. Te nawoływania się tych stworków. O kurka, obejrzałbym Pitch Black. Complete. Proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę. To myślałem, że ta pierwsza misja będzie dłuższa i będę mógł trochę pogadać, niż poszliśmy na drugą. I co, to był Warframe. Do zobaczenia następnym razem. Jej! Right, credit, reward, end of... czy ja coś mam? Właściwie mogę pokazać... A, sprawdzić, co mi się tam skrawciło było. Mój przydopasek się jeszcze pewnie nie skrawczy, on będzie koło 21 i najwcześniej. Ale to jest Mesa Chases. Dual Zoren. Okej. To jest ten flamethrower, który ja dostałem, tak? Tak. Tu mi brak tylko tego Mesa Neuroptics. Rhino nie mogę zbudować. Rhino Neuroptics nie miało tego Morphixa. Tutaj to było coś innego. W tym był Morphix bodajże tylko. A Taxon będzie za 10 godzin, czyli o 20. Tam nie wiem, 10 czy 15.
Całkiem spoko, całkiem spoko. No, ale z tymi toporkami to bym kurka pobiegał. Co to jest to? To wygląda troszkę jak taka szabelka do szermierki. Cernos. W ogóle kusiło mnie, żeby kupić sobie tego Knave'a, czy jak to tam nazwać. Ale im dłużej patrzę na tego... Skoczmy na moją już listę. Bo Knave jest spoko. Mi się podoba i w ogóle awesome on jest. Ale im dłużej patrzę na tego Incubusa, to ten Incubus jest bardziej wypaśny, z tym, że Incubus jest za euro na tym, na Steamie. Tak, za chwilę, ale to po nagraniu. Ale muszę wam powiedzieć, że kurka jest piękny.